Witam, Hozo Radosław, firma Kotły.com. Prezentujemy dzisiaj trzy modele kotła ogniwo Eco Plus, typu szereg 25, 16 i 10 kW. Wszystkie kotły oczywiście zatestowanej polskiej blachy kotłowej. Wersja 25 i 16 z możliwością palenia tak zwanego awaryjnego, czyli w zestawie dostępnym mamy ruszt awaryjny z deflektorem. Na tym ruszcie można śmiało spalać sobie, powiedzmy, do zagrzania ciepłej wody jakieś odpady typu drzewo, kartony, to co mamy przy gospodarstwie domowym. Oczywiście podajnik tutaj, prosiłbym kolegę, żeby pokazał, kamerzystę. Podajnik na ślimaku żeliwnym. Cały zespół podający, tutaj proszę na zewnątrz pokazać, też jest odlany, zrobiony z litego żeliwa. Także te elementy, które są najbardziej narażone na wysoką temperaturę, są żeliwne. Tak samo drzwi, tutaj też wszystko jest wykonane z żeliwa. Pozostałe elementy, korpus kotła jest zrobiony z blachy. Co ciekawe, w tym kotle bardzo fajny wymiennik, pionowa wymiana ciepła. Pokażemy tutaj w środku, jak to wygląda. Całkiem inna konstrukcja niż w większości kotłów. Powietrze, które chce nam się wydostać do komina, niestety ma utrudnione zadania, czy niestety, no jest to dla nas duży plus. Ono najpierw trafia dwoma kanałami zewnętrznymi, gdzie przez jeszcze zawirowacze spalin jest przytrzymane. Odbija się od dna i z wewnętrznymi tymi kanałami, które tutaj widzimy, wychodzi i dopiero wydostaje się na zewnątrz. Także wszystko co najlepsze, energia zostaje w kotle, idzie na instalację, nie grzejemy atmosfery, nie ucieka nam to wszystko do komina. Czyszczenie też bardzo wygodne, pionowe, także wszystko spada nam do popielnika, bardzo łatwe wybieranie. Może trochę powiemy o sterowniku, pokażemy. Kocioł zrobiony na sterowniku Ecol. Jest to projekt polski, sterownik jest wyposażony w moduł internetowy. Możemy tutaj sobie śmiało zarządzać wszystkimi parametrami praktycznie z telefonu komórkowego, przez Androida, z aplikacji. Sterowanie pompą CO, typowo pompą boilera, pompą podłogową już w tej chwili. Po aktualizacji sterownika możemy dodatkowo podłączyć mieszacz trój- lub czterodrogowy, także też tym bez problemu zasterujemy. W zestawie są dodatkowo, jeszcze jest czujnik zewnętrzny pogodowy, no i oczywiście to co w większości kotów, okablowanie, czujniki, zestaw podstawowy, szczoteczki, zestaw czyszczący, czyli to co nam jest tutaj na start, na początek do użytku potrzebne. Jak przejdziemy do następnych modeli, 16, 20 cm niższa, pozostałe gabaryty bez zmian. Możemy tak samo, sterowniki są na tej samej bazie, mają tylko wbite inne parametry, także ten sam sterownik w trzech kotłach z innymi nastawami. Dziesiątka już nieco mniejsza, ale niestety w wersji 10 kW, i to warto pamiętać, nie ma możliwości palenia na ruszcie awaryjnym, czyli palimy typowo przez podajnik. Kotły sprawdzone, produkowane już od wielu lat. Cieszą się dużym zaufaniem, także śmiało polecamy kotły.com. Dziękujemy.